Fabogo? Glória a Deus. Fabogo? Fabogo. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia, Oséias, capítulo 4, versículo 7. Troco, Oséias, rozdział 4, versículo 6. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja Ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Então queremos agradecer a Deus. Chcę po pierwsze dziękować Pana Boga. Pelo dia de hoje. Za ten piękny dzień. Puxamos aqui em pé para ministrar a sua palavra. Że mam tę okazję, że mogę tu stać przed Wami i głosić Boże Słowo. Agradeço a graça da igreja, pastor pastor Antero. Bardzo dziękuję pastor Antero, jako pastor zboru. Por escolher para estar aqui hoje para poder ser a boca de Deus. Że zapraszam mnie, aby mogę być tak w presencie Bożego usta, abyś podzielił się Boże Słowo z Wami. Deus te abençoe. Niech Bóg Cię błogosławi. Num século como hoje, século 21. Do século pierwszego wieku, który żyjemy. Em que as pessoas estão apressadas em fazer todas as coisas para o seu bem. Po prostu ludzkości spieszą się, aby zrobić wszystko, co na ich siłę, co dobrego, ale dla samego siebie. Sem tempo para Deus. Ale nie mają często czasu dla Boga. É muito bom quando temos irmãos reunidos. Bardzo dobrze jest, kiedy widzimy braci i siostry, jesteśmy zgromadzeni. Para adorar a Deus. I uwielbiamy Pana Boga. Porque não só do pão vive o homem. Bo ponieważ wiemy, że nie tylko ze chlebem żyje człowiek. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ale z każdym słowem, które wychodzi z Bożego usta. Falando sobre a palavra que sai da boca de Deus. Jeśli będziemy mówić o słowo, które wychodzi z Bożego usta. O tema que eu trago hoje para compartilhar com os irmãos é a importância do conhecimento da palavra de Deus. Dzisiaj temat, który będziemy poruszać i mówić, ważność poznania Bożego słowa. Eu creio que a tua vinda aqui não é em vão. Ja wierzę, że twoja pupito tutaj nie jest daremne. Hoje Deus quer te alimentar com a sua palavra. Dzisiaj Bóg chce ciebie karmić z jego słowo. Se nós vemos no princípio, quando Deus criou o homem, na początku, kiedy Bóg stworzył człowieka, Deus criou o homem com duas matérias principais. I Bóg stworzył człowieka przede wszystkim dwoma takie matéria, powiedzmy. O pó da terra. Od ziemia. I od prosku ziemia. I o ar da vida, o espírito. I Bóg dał wdech życia na człowieka. São duas matérias principais que Deus usou para formar o homem. To są dwa czynników najważniejsze, aby stworzyć człowieka. Na criação não vimos Deus a usar essa matéria em nenhuma das partes. Se tem resta rzeczy, które Bóg stworzył, nie widzimy, że Bóg używa tych dwóch czynników. Deus não precisou parar para fazer algo. Bóg nie musiał też zatrzymać, aby coś stworzyć. Na criação, todas as coisas que foram feitas antes do homem, Deus disse, haja. Po prostu wszystkie rzeczy, które Bóg stworzył, przed stworzeniem człowieka, Bóg po prostu mówił, niech powstanie. O ser humano é o único, a única criação que Deus tem que parar para poder criar. Então aqui, możemy powiedzieć, że jedynym stworzeniem, które Bóg stworzył, to był człowiek, który on po prostu zatrzymał się, aby stworzyć. I formował de duas matérias, pó z proszku ziemia, o pó da terra, od proszku ziemia i o espírito, i oddech życia. O ar. Powiedzmy tak, powiecie tak, dech życia. Algo terreno, coś od ziemia, e algo espiritual. E coś duchowego. Muitos perguntam por que existem muitas religiões. Wielu ludzi zapytają, dlaczego istnieje takie wiele odmiana religia na świecie. Por que existem muitas tradições. Dlaczego tak dużo tradycja istnieją. Sabe por quê? Wiecie dlaczego? Porque o homem tem duas matérias. Ponieważ człowiek ma z tego dwa czynniki w sobie. Que precisam ser alimentadas. Że muszą esta capoteba, aby byli karmieni. A sua carne. Ciało. E o seu espírito. E duch. Por isso, a religião é o homem procurar perceber quem é Deus. Po prostu religia, religar jest, próbuje po prostu podłączyć człowieka do Boga. Vem de religar. My wiemy, że ta słowa to chodzi o religare. Ligar de novo. Jest po prostu znaczenie tego słowa podłączyć panownie. Algo que já estava ligado antes, o homem quer ligar de novo. Więc rozumiemy, że
człowiek był podłączony wcześniej, a teraz ponownie musi być podłączony. Só que na procura de tentar entender quem é Deus, muitos encontram outros caminhos. Veja, e człowiek próbuje znajdować Boga, aby mieć z nim relacja, a trafią w różne droga, w różne religie. I Satanás engana muitos. E niestety Satan oszukuje wiele ludzi. Com manifestações sobrenaturais. E nawet potrafi oddawać tę manifestację nieprzyrodzoną, moc przyrodzonej. Mas o objetivo principal é sarcir a fome espiritual. Ale najważniejszy cel da człowieka jest właśnie, aby był zaspokojony tego potrzeba duchowa. Este vazio que há na alma, que há no espírito. Często ludzie jest taka pustka na duszy, w duchu. Que o melhor hambúrguer do McDonald's não pode saciar. Tá que psicólogo, malenque. Najlepszy hambúrguer z McDonald's nie może po prostu zaspokajać tego człowieka. O melhor frango do KFC não pode saciar. Najlepszy kurczak até z KFC również też nie zaspokaja. O melhor prato. Qual é o restaurante famoso assim? Restaurante de alimentos. Bigos! O melhor prato do Bigos não pode saciar. Najlepszy bigos to w Polsce nie zaspokaja tego głodu. Essa é a fome espiritual. Eta głód duchowa. Amém. Só há algo que pode saciar. Po prostu jest tylko ktoś, que może wypełniać. O pão do céu. Ktoś, tak? Tem chleb z nieba. A palavra de Deus. Słowo Boże. Jesus Cristo. Pan Jesus Cristo. Amém. Então, é importante conhecer a palavra de Deus. Gente, kochani, bardzo ważne jest poznać Bożego Słowo. Se você quer saciar a fome espiritual, jeśli ty chcesz zaspokajać i ma te pragnienia duchowe. Muitas pessoas mudam de igreja para igreja. São velhos ludzie, którzy latają z zboru do zboru. Hoje na católica. Dzisiaj jest kościół katolicki. A mancha na Assembleia de Deus. A jutro jest kościół ewangeliczny z Gromadzenia Bożego. Gdzie to na metodista. A na następnym jest Na igreja presbiteriana, outro dia. Presbiteriańskie, następny dnia. Outro dia na igreja luterana. A luterańska. Procura. Por quê? Porque não tem base. Szukają wszędzie, nie znajdują, bo nie mają tego najważniejszy fundament. Porque não conhece a Deus. Ponieważ nie znają Boga. E como é que vais conhecer a Deus? Ale w jaki sposób człowiek możesz poznać Boga? Através da sua palavra. Poprzez Jego Słowo. Deus revelou tudo o que tem que revelar para a humanidade aqui. Wszystko, co Bóg chciał objawać na ludzkości, jest przez Pismo Święte. Sabe por que Deus não fala mais hoje como falava antes? My wiemy też, że Bóg nie mówi do nas teraz, jak mówił kiedyś. Sabe por que Deus não aparece mais como aparecia antes? Bóg też nie pojawia się często, jak pojawił się w Starym Testamentu. Porque tudo que precisamos que Ele faz para nós ou fala para nós está aqui. Ponieważ wszystko, czego potrzebujemy, słuchasz Bożego głosu, przede wszystko jest tutaj. Tudo que nós precisamos de Deus está na sua palavra. Wszystko, czego potrzebujemy do Boga, by poznać, jest w Bożego Słowo, w Jego Słowo. A palavra de Deus é a revelação da mente de Deus. Po prostu Bożego Słowo to jest objawienie umysłu Pana Boga. É a revelação dos projetos de Deus. E és objavinha é o projeto, projeto. Quando você conhece a palavra, para ti nada é obscuro. Que de me poznajemy słowo, wszystko staje się jasne. Há uma luz sempre. E jest taka wieczna światłość. Por isso vamos conhecer a palavra de Deus. Ponieważ zachęcam, aby poznać Bożego Słowo. E no século como hoje. E wiek, który my żyjemy dziś. Que há muitas teorias filosóficas contra a palavra de Deus. Existe wiele taka pusta filozofia, która jest przeciwko Bożego Słowu. É muito mais importante ainda conhecer a palavra de Deus. Jeszcze bardziej w naszym czasu jest taka potrzeba, byś poznać Bożego Słowo. Porque tem os ateus. Existem os ateus. Po między innymi my wiemy, że istnieją tych nazywanych ateiści. Os agnósticos. Agnostyczni. Os naturalistas. Tych naturalistów. Todos estes que não creem na palavra de Deus, não creem na revelação de Deus. Wszystkie tych odmiana społeczeństwo, które nie wierzą i nie znają Bożego Słowa. Eles vivem com filosofias muito lógicas. I oraz przychodzą taka, spróbują tłumaczyć z filozofią i logiką. Que vai desafiar a tua fé. I daje taka wezwania do naszego wiary. Se você não conhecer a palavra de Deus. Jeśli będziemy poznać Bożego Słowa. E a Europa?
w Europie. É o centro da filosofia ocidental. Po prostu wiemy, że to jest takie pewne sensie takie centrum filozofia. Por mais que a sua filosofia ocidental espalhou-se para todo mundo agora. E vemos que a filosofia está coagulada, rozrastała całego świata. Mas ainda aqui continua a ser a fonte. Ale dalszy ciąg w Europie jest taki, powiedział, takie, gdzie urodził się, te źródło. E como é que os irmãos, nós vamos levantarmos contra essas teorias? W jaki sposób teraz będziemy obalać te różne teorie? Como vamos nos levantar e apregoar Cristo? W jaki sposób teraz będziemy stać silni i głosić Chrystus? Para pessoas filósofas. Dla tych, którzy są ludzie, którzy znają filozofię. Ateus. Filozofię. Albo ateiści. Agnósticos. Agnostyki. Satanicos. Albo sataniści. Ludzie sataniści. Como? W jaki sposób? Pois na palavra de Deus. Przez Bożego Słowa. Poznając Bożego Słowo. Aleluia. Aleluia. Por isso, vamos conhecer a sua palavra. Więc zachęcamy. Poznajemy Bożego Słowo. Mas mais do que conhecer a palavra de Deus. Ale jeszcze bardziej, niż jeżeli poznać Bożego Słowo. É muito importante que nós confiemos na sua palavra. Bardzo ważne jest, abyśmy możemy również mieć zaufanie, wiarę do Bożego Słowa. Porque tem muitas pessoas que não são cristãos e conhecem a palavra de Deus. Por isso, a gente tem wiele ludzi, którzy nie są chrześcijanami, ale delikatnie mówiąc, znają Bożego Słowo. Então, além de conhecer a sua palavra, temos de confiar na sua palavra. Więc, poza que znamy Bożego Słowo, powinniśmy uwierzyć Bożego Słowo. O pecado entrou no mundo não porque Adão e Eva não conheciam a palavra, mas porque não confiavam na palavra. O grzech nie szedł do świata przez Adama i Ewa, ponieważ że nie było słowa, ale ponieważ oni nie ufali tego słowa, które Bóg dał im. Eles tinham recomendação. Oni mieli takie rozkaz. Tinham a palavra. Oni otrzymali słowo. Mas deixaram se levar pela voz de Satanás. Po prostu wiemy, że oni podali się tego głosu szatański zamiast Bożego Słowa. Então, além de eu conhecer a palavra, tenho que confiar na palavra. Oprócz, że znam Bożego Słowa, ja powinien uwierzyć, mieć wiarę do Bożego Słowa. Tu tens que falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Po prostu z wiarą powinniśmy mówić, przyjmować tego, że ja jestem, co Pismo Święte mówi, że ja jestem. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ja mam, co Pismo Święte mówi, że ja mam. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Ja pójdę, chcę pójść tam, gdzie Pismo Święte mówi, że powinien pójść. Nada pode te impedir. Żadne inne rzeczy deixará te zatrzymać. E nada pode te separar da palavra. E żadne inne sprawy mogą te odłączyć od Bożego Słowa. Mas isso acontece quando nós começamos. Ale to wydarzy się, wypełnia się, kiedy my zaczynamy czytać, poznać Bożego Słowo. Conhecer a sua palavra. Poznać Jego Słowo. A palavra de Deus é tão importante que ela mostra quem Deus é. Boże Słowo jest taka ważna również, ponieważ też pokazuje, kim jest Bóg dla nas. Como eu disse no princípio, se queres conhecer a palavra de Deus, ou se queres conhecer Deus, é como eu vi na początku, jeżeli chcemy poznać Boga, na sua essência, essência, lê a sua palavra. Czytaj Bożego Słowo. Medita a sua palavra. Medita na Jego Słowo. Rozmyśla Jego Słowo. Perceberás quem Deus é. I będziemy rozpoznać i poznać, kim jest Bóg. A filozofia pergunta, quem é Deus? Filozofia pyta, kim jest Bóg? A Bíblia responde, quem é Deus? A Pismo Święte dá odpowiedź, kim jest Bóg. E a resposta que a Bíblia diz, a resposta que a palavra diz, e odpowiedź, który Boże Słowo daje, são respostas exatas. São taka bardzo dokładne odpowiedzi. Certas. Poprawna. Você descobrirá que Deus é amor. E pomiędzy nimi będziemy poznać, że Bóg jest miłością. Descobrirá que Deus é santo. Że Bóg jest święty. Descobrirá que Deus é justiça. Że Bóg jest sprawiedliwością. Descobrirá que Deus enviou o seu único filho para poder salvar. I też ukryjemy, że Bóg wysłał swoim jedynym synem, aby zbawić się ludzkości. Quando conhecemos a palavra, você verá as várias histórias. Kiedy poznajemy Bożego Słowo, poznajemy w różnych odmianach historii. Que Deus agiu na Bíblia Sagrada. Że Bóg działał i jest napisane w Pismo Święte. Não muito diferente da sua.
Nie ma wielkiej różnicy z naszej historii, twojej historii. I poderás ter mais confiança em Deus. E por causa te poznaje, porque você sofre, tem mais vences a ufânia do Boga. Talvez você tenha sofrido alguma perseguição como Davi sofreu. Być może już wycierpiałeś, albo cierpisz teraz prześladowania, jak Dawid. Então você pode ler a história de Davi e perceber como é que Deus lhe deu o livramento. E tu podes, por causa da história da vida, fiz mais frente e percebo em que esposo Deus deu o vitimismo da vida. Talvez passas por uma situação de doença como Jó passou. E tu podes estar aqui provando a sua vida e vitimismo choroba, podobre do Jó. Então, pela sua palavra, perceberás como é que Deus deu o livramento para Jó. Vence, pode expor na sua obra de Tainá de Jóba e Zobate via que esposo Bugo Bogadao e Bugo Sova Jóba. Isso pode se aplicar também na sua vida. Da sua pode vir se tu sovana rúvida de Pego Gitia. Talvez passas por uma tentação. Vite monge, tak ostatnie czasu wycierpisz różne odmiany pokuszenia. I ao ler a palavra perceberás como é que Jesus venceu a tentação. I czytając Pismo Święte, pomiędzy nimi ty możesz dowiedzieć się, kiedy Pan, jaki sposób Pan Jezus zwyciężył pokuszenie na pustyni. Mateusz kapitel 4, do versículo 1 do versículo 10. Mateusza, rozdział 4, do versículo 1 ao 10. Pierwszego do 10. Nos conta a história em que Jesus estava no deserto. Znamy i tam opowiada historia, kiedy Pan Jezus znajdował się na pustyni. Ele foi tentado pelo diabo. Wiemy, że tam został pokuszony przez diabła. Mesmo depois de Jesus jejuar 40 dias 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Potem, kiedy Pan Jezus poszedł 40 dni 40 noc, przychodzi diabeł i kusi go. Isso nos mostra que que por mais que estejamos na presença do Senhor, não impede que venham as tribulações. Então, e os nomes da capiência por certo, por Jesus, o MMG, este nave que devia-se por time, devia-se por lime, se chegou de piada nas provas. Até o próprio Jesus recebeu uma visita satânica, mesmo depois de jejuar. São Pan Jesus Cristo que depois de modelo-se, chamava da capoeira da odvidinca, odestrou a satana. Então isso quer dizer que por mais que nós viemos na igreja, vocês resumem que podemos frequentar, chegamos no esboro, często, por mais que oramos, podemos dujo modres, por mais que jejuamos, que depostime, por mais que somos fiéis com Deus, nada que desejemos barras e viernes Bogo, não impedirá que Satanás venha. Torni esto saquego de Satanás venha para chegar, dona da becuche. Tentar sua fé. On przychodzi, będzie spróbował twoją wiarę. Mas sabe como é que Jesus venceu a Satanás? Ale słuchajcie, w jaki sposób Pan Jezus zwyciężył szatana? Não pela oração. Nie są fakty przez modlitwa. Sim, a oração foi base. Tak, modlitwa była taka podstawowa. A oração ele fortaleceu. Modlitwa daje mu siłę. Mas a arma que ele enfrentou a Satanás? Ale dokładnie broń ofensywną, kiedy używa i pokona szatana. Não foi a oração. Nie był taki bezpośredni modlitwa. Foi a palavra de Deus. Ale używał Boże Słowo. Satanás falou, se és filho de Deus, Satan powiedział, jeśli ty jesteś synem Bogiem, transforma essa pedra em pão. Zamień ten kamień w chleba. Porque está escrito isso. Ponieważ jest napisane o to. Jesus lhe falou, a Pan Jezus powiedział mu, está escrito que não se tu pode ver ao homem. Ale równie jest napisane, że nie tylko chleb żyć człowiek będzie. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ale w każde słowo, które wychodzi z Bożego ust. Essa palavra que Jesus usou está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E tá suavo que o Pan Jezus vai ser ungível e está napisado em Pionta Kshenga Mojishova, por menos nem. Jesus usou o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E tu és rojal usme, versete tchete. Para poder vencer a Satanás. Abes vichanges Satana. Aleluia. 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 Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Aleluja. Dziękujemy. Então, aqui nós vimos que Deus diz que não só que Deus usando Moisés diz para o povo que não só do pão viverá o homem. Então terceiro testamento vidimos de Buco Giva Moisés e move da narod. Mas da nem tilco zeschlebem, ale z każdym słowem.
mas da palavra que sai da boca de Deus. Ale każdy słowo, które wychodzi z Boga, para Boga. Jesus para Boga. Usou esse texto bíblico. Panezo živa vaše tri fragment. Da Torá. Torá. Para poder enfrentar Satanás. A vez estava chupo, Satanove. E depois, quando Satanás levou ele para um alto monte, ele disse para descer, porque a palavra diz que Deus dará ordens aos seus anjos. E potem que eles estão provadores da visoka gura, essa pisane de Bóg rozkazuje aniołu, aby chronić jego noga, tak? Para poder lhe proteger quando ele cair, aby chronić, kiedy on będzie chciał paść. Satanás usou a Bíblia para ir contra Jesus. Bardzo ciekawe. Satan używał Pismo Święte przeciwko Jezusowi. Falou, está escrito que Deus enviará anjos para te proteger. On mówił, jest napisane, że Bóg wysyła aniołów, aby ciebie chronić. Sim, está escrito em Salmo 91. Tak, jest napisane, Psalm 91 pomiędzy nimi. Mas Jesus não aceitou a palavra que vem da boca de Satanás. Pan Jezus Chrystus momencie nie przyjmował tego słowa, które przychodzi z szatańskich usta. Porque por mais que Satanás use a palavra de Deus, ela vem envenenada. Może tak używać przykładem. Nawet kiedy szatan spróbuje używać słowo Boże, ona przychodzi z trucizną, skręcona, niewłaściwa. Como aconteceu no Éden com Eva e Adão. To samo, co wydarzyło się w ogrodu Edenie z Ewą i Adamem. Por isso Jesus rejeitou a palavra de Satanás, mesmo que era da Bíblia Sagrada. Ponieważ Pan Jezus odrzucał słowo, ten kawałek słowa, który szatan używał. E Jesus rebateu a Satanás usando o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Ale, Pan Jezus Chrystus używa słowo Boże na całość, jak się mówi, w tego piąte Mojżeszowa. Deuteronômio 6, 16. E teraz właśnie piąte Mojżeszowa 6, 16. Proszę? Tak. Nie będzie skuszył Pana Boga swojego, jak kuściliście go na masę, na pustyni inaczej. Essa é a palavra que Jesus usou para poder enfrentar Satanás. Widzisz, Pan Jezus żywo na całości zrozumienia Bożego Słowa, aby stawać czuł się Szatanowi. Que não tentará o Senhor teu Deus. Inaczej mówisz, nie będziesz kuszył Pana swego, Pana Boga. E quando Satanás tentou, agora, depois de Jesus rebater com a palavra de Deus, ale kiedy Pan Jezus Chrystus zwyciężał go przez używanie Bożego Słowa, Jesus, ele agora lhe deu, tentou-lhe com os desejos dos olhos. E vidis, a terra chata lhe podal che, e dal che chomes propunha obaras para Jesusa, używając takie argumenty i narzędzia fizyczne, tu przychodzi z oczima. O orgulho. E też do wewnętrznego człowieka. Levou-lhe e mostrou-lhe todas as riquezas da terra. E używa, nazywany inaczej, picha. E pokazywał całe królestwo rzymskie. A ele não convidou mais, a ele não usou mais a palavra de Deus. A ele usou o seu próprio argumento. Widzi, a teraz w tym momencie on nie używał Bożego Słowa nieprzyjaciół, tylko używał tego jego własnym argumentem. Para prostrar-se e adorar, para Jesus prostrar e adorar a ele. E mówił w tym momencie, abyś Pan Jezus mógł jego paść na nóg jego i uwielbiać go, dać mu chwała. Jezus o repreendeu. A Pan Jezus zgromił go. E a palavra diz que os anjos vieram socorrer ele. E w tym momencie Bożego Słowa mówi, że aniołowie Boże, pańskie przychodzili i pomagali go. Então vimos aqui nessa história que o Filho de Deus, widzimy tutaj, że Syna Bożego, Pan Jezus, venceu a Satanás. Zwyciężył szatana. Usando a palavra de Deus. Używając Bożego Słowa. O próprio Jesus. Sam Pan Jezus. Ele poderá repreender Satanás sem usar a palavra de Deus? On mógł, jak będąc Bogiem, również gromić szatana, nie używając Bożego Słowa. Mas ele bazou na palavra para poder vencer. Ale on używał Słowa, aby zwyciężyć. Para mostrar que o poder que nós queremos está aqui. Abyś nam pokazywał przede wszystkim, że moc, którą potrzebujemy, szukamy, jest tutaj w Piśmie. O poder que nós procuramos contra o mal está na palavra de Deus. Moc, którą my szukamy, potrzebujemy przeciwko szatanowi, jest w Bożym Słowie. Quando estiver doente, você pode usar a palavra de Deus. Jeśli będziesz zachorował, albo jesteś chory, używaj Boże Słowo przeciwko tego choroba. E repreender a doença. I grom tego choroba. E pela tua fé você pode ser sarado. E przez twoja wiara Bóg te uzdrawia. Quando tem uma situação difícil que você não sabe como sair daí, pode usar a palavra de Deus. Kiedy jest taka trudna sytuacja, ty nie widzisz wejścia, używaj Bożego Słowa. Não aceitando, repreendendo aquilo. Nie przyjmuj tę sytuację, ale grom tę sytuację i oddaj Bożą ręce.
E você verá o livramento. E te beijes vidia uvolnínia. Mas quando você declara a palavra de Deus. Zvichenstvo, ali que te beijes pro próximo Gil, né? O guacha que eu sou. Quando alguém está vendo o teu trabalho, ou alguém no, em tua escola te amaldiçoa, fala a palavra negativa contra você. Eu me chamo de França, de Scott, na universidade, que tu acha o Giva sovo negativo, se tipo Tobi, tipo Chiclinha. Não lhe responde com tuas palavras. Nem o povo foi em vossa suvame. Leve a oração e responde com a palavra de Deus. Muito tem que te ouvir que o povo da situação, os Givaianos, sovo bode. Você ora dizendo, Senhor! Te podes mover Espanha. Então a palavra está escrita em Isaías 54:17. Isso foi a sua, como é que diz? Isaías pediu, Isaías 54:17. Isaías pediu ter se nasce em Pisane. Que toda a ferramenta preparada contra mim. Se adivinaste, se chel que na argente psicotovando psicovnie. Não vai prosperar. Nem bege dá na escura. As línguas que se levantaram para me amaldiçoar. E aqui covin zico tudo bem postal, provavelmente me psiclinat. Serão condenadas. Bendam potempiona. Zadamem quam. Com essa oração você já quebraste tudo. Po prostu przestego modlitwa, używamy Bożego Słowa, już złamał wszelkie odmiany przekleństwa. Porque você usa a palavra de Deus. Ponieważ używałeś Boże Słowo. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus tem poder. Słowo Boże ma moc. Satanás teme a palavra de Deus. Satan boje się, ma strach nad Bożego Słowo. Mas não palavra no papel. Nie tylko Słowo, kochane, ważne, nie tylko Słowo tem druk. Nie z tego druku sam sobie. A palavra no coração. Ale, tego słowa, que diz w naszym serce. Tu podes ter a Bíblia Sagrada e seres afligido por Satanás. Ty możesz mieć ze sobą, z tobą Pismo Święte, a Satan może ci męczyć. Mas se tiveres a palavra fervendo em si. Ale, jeśli ty będziesz miał słowo Boże, gotując w twoim serce. Satan nie brinca contigo. Satan nie będzie miał zabawę z tobą. Aleluia. 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 A palavra de Deus mostra quem nós somos. Słowo Boże po mezi nimi również też pokazuje kim my jesteśmy. A palavra de Deus é um espelho para nós. Słowo Boże jest jak lustrze dla nas. Aleluia. Aleluia. Se queres ver quem tu és, hoje há uma crise de identidade pessoal muito forte. Słuchaj, jeżeli ty chcesz dowiedzieć kim ty jesteś, dzisiejszy dzień jest taka bardzo głęboka kryzys tożsamości. Muitas pessoas não conhecem-se. Wiele ludzi są siebie nie znają. Não sabem quem são. Nie wiedzą quem são. Não sabem para onde vão. Nie wiedzą do quanto mają pójść. Não sabem por que acordam. Nawet nie wiedzą dlaczego obudzili się. Não sabem por que está vivo. Wiele ludzi nie wie dlaczego żyje. Não sabem por que está estudar aquilo que está estudar. Nawet są ludzie, którzy uczą się, a nie wiedzą dlaczego uczą się. Por isso que tenta distrair-se com as coisas para não pensar nisso. Que é muito sério. Z tego powodu często ludzie szukają innych spraw, aby zaspokajać tego pustka. Para não entrar em depressão. Aby nie popaść jakieś w depresję. Sabe por que isso acontece? Wiecie dlaczego to wszystko się dzieje? Porque não temos o conhecimento da palavra de Deus. Ponieważ ludzie nie mają poznania Bożego Słowa. Porque a Bíblia revela quem nós somos. Ponieważ Pismo Święte objawia kim jesteśmy. Eu muitas vezes em brincadeira falo com os meus amigos. Wiele razy nawet w sposób żartobliwy mówię do moich znajomych, przyjaciółmi. Nós somos de Deus. Ja jestem mężem Bożym. Eles também podem confirmar. Eles também podem confirmar. E onde eles mogam por fez então? Em brincadeira eu falo, eu sou homem de Deus. Já já estou eles nem, já vou ver. Já este mesmo Bojero. Porque eu creio que eu sou. Ale, estou de tipo jato. Já este, já vejo, já este. Eu falo então de brincadeira, mas no interior, não com orgulho, eu sei quem eu sou. Ah, já já estou eles nem, ale, v moio vivenciado de oveca, já vejo, este mesmo Bojero. Aleluia. Aleluia. Então, a palavra de Deus revela quem tu és. Więc Słowo Boże objawia doskonale, kim ty jesteś. Quem tu és? Kim ty jesteś? Mężem Bożym. Wozu, który wora pustyni. Aleluja. Muitos têm dificuldade. Wozu, który wora pustyni. É a palavra que fica voando no deserto. Amém. Que fica chamando no deserto. Dziękuję. Dziękuję. Para terminar, eu quero dizer que a biscontes que se vão povedes é a palavra mostra quem nós somos. Sou o Bosch dos Conal por causa que me esteja.
Aleluja. Aleluja. Tu és filho de Deus. Przede wszystkim jesteśmy dziećmi Bożymi. Tu jest kreatura divina. Bóg nas stworzył jako stworzenia, a teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. Tu jest muito especial. Ty jesteś barra szczególny. A palavra diz em João capítulo 1. Viana, Evangeliana Rojo Pierce jest napisane. Versículo 12. Versete 12. Que todos quantos receberam Jesus. Że wszyscy, którzy przyjęli Jezusa. Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Bóg dał prawo i moc im być nazywani dziećmi Bożymi. Ele fala, e esses não nasceram do sangue. I dalszy ciąg jest napisane, tych, którzy nie urodzili się tylko z krwią. Mas do Espírito. Ale urodzili się z Duchem. A ele diz que, se você tens Cristo. I po prostu tutaj jest napisane, że jeśli ty masz Chrystus. A tua vida nie jest baseada em quem teu pai foi. Teraz twoje życie nie jest porównane do kim twój ojciec był. Em quem tua mãe foi. Kim był twoja matka. Você é nova criatura. Ty jesteś nowa stworzenia. Tu jesteś nowy bebê. Ty jesteś taka dziedziulka. Se você vê bebê que nasceu hoje. Jeżeli będziemy zobaczyć niemowląt, który dziś urodził się. Não tem passado. Nie ma przeszłości. Aleluja. Aleluja. Bebê que nasceu hoje para o mundo. Przecież niemowląt urodził się, nie ma przeszłości. Não tem, ele não tem um dia de ontem como um ser existente na Terra. On nie ma urodził się dzisiaj, nie ma dzień wczorajszy. Ele é novo. On jest nowy. Assim somos em Jesus. To samo jak my jesteśmy w Chrystusie. Quando nascemos em Jesus. Kiedy my narodzimy się w Chrystusie. Nosso passado não existe mais. Widzisz, wszystko to stare przeminęło. Porque somos novos. Przyjmijmy, że jesteśmy nowo stworzeni. Aleluja. 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 Então ninguém pode julgar em quem você foste. To widz, słuchaj, żadne osoba nie może cię osądzać. Za rzeczy, które ty byłeś. Porque você não está lá mais. Ponieważ ty tam nie znajdujesz już. Aleluja. Aleluja. O diabo, ele conhece o nosso nome. Diabo, zna nasze imiona. Mas ele nos chama pelos nossos pecados. Ale często on woła nas, próbuje nas woła przez nasze starych grzechów. Para nos mostrar que somos fracos. Aby spróbować pokazywać, że jesteśmy słabimi. Mas Deus conhece nossos pecados. Ale Bóg zna nasze dawne grzechy. Mesmo assim, ele nos chama pelo nosso nome. Ale w dalszym ciągu Bóg nas nazywa po imienia. Mostrando para quem tu és. I pokazuje, kim ty jesteś. Não é quem tu fazes. Nie, co ty robisz. Aleluia. 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 Tudo isso vamos entender conhecendo a palavra de Deus. Então, wszystko będziemy zrozumieć, przyjmować, kiedy poznajemy Bożego Słowo. Quando nós conhecemos a sua palavra, kiedy poznajemy Jego Słowo, somos edificados. My jesteśmy zbudowany. Dziękuję. Salmo 119, versículo 9. Psalm 119, verset 9. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Aí diz, como mancebo vai edificar o seu caminho? To jest takie pytanie. W jaki sposób młodzieniec będzie poświęcić swojego życia? Budować. Segundo a palavra de Deus. Według Bożego Słowa. Aqui tem muitos jovens. Mamy młodzieży tutaj dziś obecnie. Talvez tens... Como é que eu vou conseguir ter um caminho bom com Deus? Mas pode que tu és emergência, pode dar essa pergunta, em que esposa eu vou budovar? Vendo-me, por isso, chuca Boja Espentoso. Essa é a resposta. Ou tu és o poder da Tchebe. Quando você examina a palavra de Deus. Que te vende, por isso, bada o Jego Sovo. Aqui nos mostra que somos edificados. Tô por causa de me esteja-me esbudovando, hein? Quando olhamos a palavra de Deus. Que te me titame, partime na Boja Espentoso. Quando observamos a palavra de Deus. Que te me... Chowujemy, żyjemy Bożego Słowa. Aleluja. Aleluja. Por isso, namore com a palavra. Z tego powodu mi taka randka jest Bożego Słowa. To żyj Słowo. Case com a palavra de Deus. Urzędź się. Mi ślub z Słowem Bożym. Ame a palavra de Deus. Okay? Ame a palavra de Deus. Kochaj Bożego Słowo. Não precisa ler toda a Bíblia para poder ser edificado. Nie musisz tak, że teraz musisz, jak najpierw, cały pismo się czytać. Se conseguires, amém. Jeśli ty chcesz, amen. Mas se não. A jeśli nie da rady. Leia pequenos textos. Spróbuj po mało. Czyta takie parę tekstów. Que falam para tua vida. Które będą mówili do twojego życia. Um versículo por dia. Czytaj po prostu jeden werset dziennie, jeżeli nie potrafi więc czytać. I pensa naquele versículo.
rozmýšľa v tej versete, como a voz do soberano a falar contigo. Je i przybuje, že tem versete z Boží slovo, Boží, Bogom v tých mogonc, ktorý mluví do tebe. Antes de ir trabalhar, zane que depois do praça. Pode ler Salmo 23. Zane que ir do praça, možeš čítať Psalm 24. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Boca as mães pastege, me chega me nebrakne. E agradece a Deus porque que nada vai te faltar. E modres, modres, moves, Panie, dziękuję Ci, przez wiarę, przez ten psalm, nic nie będzie mi brakowało. Estás num tempo livre, lê o texto bíblico. A história de Jesus. Mi czasu wolny dla Bożego Słowa, dla Pana Jezusa. Lê o Novo Testamento. Czytaj Nowego Testamentu. Começa a ler a história de Jesus. Czytaj, zacznij czytać o historię o Panu Jezusie. Os três livros sinóticos. Księga sinotyków. Mateus, Marcos, Lucas. Mateusza, Marka i Łukasza. E faça uma comparação, vai ver na internet estudo sobre esses livros. E porównuj tych Ewangelia, porównuj. Mas internet, rob taka badania. Compre livro para poder entender os evangelhos. Może też kupisz książkę, które wytłumaczy troszkę Ewangelia, aby zrozumieć Ewangelia. Leia as recomendações que os pais da igreja deixaram para a igreja. Czytaj te różne rekomendacje, które wskazówki, które tych oczów wiara nam przekazali. Esse texto está na Bíblia. Po prostu teksty, które są w Biblii. Paulo escreveu várias cartas. Apóstol Paweł napisał różne teksty, różne listy. Rekomendações para a igreja. Taka rekomendacja, taka zachęcenie na kościół, do zborów. Pedro, João, Tiago. Na przykład Piotr, Jan, Jakuba. Você vai ver o pensamento desses homens. E te vejas por prosto, zrozumiam Boże myślenie pośród tych mężów. Quem que desejaria ter uma experiência pessoal assim com Paulo, talvez? Paulo. Kto z was by pragnę, na przykład, mi taka doświadczenia? Quem queria conhecer o pensamento de Paulo? Queria conhecer? Sim. Kto z was miał taka pragnienie, aby poznał osobiście apostoł Paweł? Ja mam, ja miałem. Eu teria. Quem queria conhecer pessoalmente a Tiago ou a João? Albo kto by chciał poznać Jana czy Jakuba? Quem queria conhecer pessoalmente Jesus Cristo? Albo kto z was chciał poznać dokładne myślenie Pana Jezusa Chrystusa? Sim, eles morreram. Tak, wiemy. Oni już nie żyją fizycznie. Jesus ressuscitou e está no trono. Pan Jezus umarł, zmartwychwstał, jest w tronie. Mas os outros morreram. Inni apostołowie umarli. Mas deixaram o seu testemunho aqui. Ale zostawili świadectwo dla nas u Boga. Você pode conhecer Pedro, Paulo, João, conhecer os seus segredos aqui. Możemy poznać apostoł Paweł, Jana, wszystkich tajemnic a gente przez Pismo Święte. E uma coisa boa sobre a Bíblia Sagrada é que ela não revela suas coisas boas. E bardzo fajne rzeczy jest też, że Pismo Święte nie tylko objawia dobra rzecz. Ela revela também as fraquezas até dos homens mais íntimos de Deus. E, ale ona również objawia słabości mas rico em Deus. Íntimos. Os homens de Deus. Sim. Pismo Święte też różne pokazuje słabości tych mężów Bożych, którzy są blisko Boga. Para mostrar que não tens que se rebaixar, porque passou pecador. Aby możemy zrozumieć pomiędzy nimi, że jesteśmy grzesznikami również. Você verás que Moisés cometeu erros. Moisés popełnił błędy. Verás que Abraão cometeu erros graves. Abraão popełnił poważne błędy. Davi já não se fala. David, nada mais me move. David, nossos dias estaria preso. Na estrada. Em nossos dias. David, na nossa casa, a Bíblia está dando para o Vingênia. Por algumas coisas que ele fez. Para Jéssica Turon, o Tínio. Verás Sansão, o homem que Deus usou, pecou. Samson, tudo pouco juva mostra, bota o papel na boenda. Isso para mostrar a fraqueza do homem. Fiz mostrar até por causa das nossas bochas, de estes milúdios. Alguns deles se arrependeram e voltaram até Deus. Vieram mesmo de hoje, porque tu vale e futilo para a boca. Outros nem por isso. E nem por trafeito dos robes. Mas aqui descobrirá histórias lindas. Ale też widzimy tu te różne piękne historie. E palavras que vão te edificar. E słowo, które będzie zbudować twojego życia. Por isso conhece a palavra de Deus. Więc poznaj Bożego Słowo. Eu desafio-te. Ja dam ci wyzwanie. A partir de hoje. Od dzisiaj. Se já lês. Jeśli ty czytasz. Continue. Dalej czytaj więcej. Se ainda não. Jeśli nie czytasz, mało czytasz. Comece a ler. Zacznij czytać. Leia Provérbios. Czytaj przypowieści Salomona. Leia Salmos. Salmo. Leia a história de Jesus. Czytaj historię Pana Jezusa. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho. Czytaj pierwsze Ewangelia. Textos simples. Bardzo prosto są teksty. E vai indo
É passo a passo. E krok do przodu, krok po krok do przodu. O que não entenderes, tem um pastor. Este coś nie rozumie, jest pastora. Pergunte. Zapytaj. Mas seja edificado pela palavra. Ale bądź zbudowany przez Bożego Słowo. Porque o povo de Deus, ponieważ naród Boży foi destruído, zostali pokonane, porque faltou conhecimento. Ponieważ brak poznania Bożego Słowa. E ele diz, eles rejeitaram o meu conhecimento. E Bóg mówi, oni odrzucili moje poznanie. Eu também vou lhes rejeitar. Ja też nie przyjmuję ich. Se rejeitares a palavra de Deus. Jeśli my będziemy odrzucać Bożego Słowo. Podes vir à igreja todos os dias. Ty możesz chodzić do kościoła każdego dnia. Mas se não viverem dessa palavra. A jeśli będziemy żyć tego Słowa. Deus te rejeitou. Bóg też nie ma wspólnego z Tobą. Porque você o rejeitaste primeiro. Ponieważ odrzuciłeś Bożego Słowa, Bóg odrzucił Ciebie. Por isso, viva com a palavra de Deus. Z tego powodu żyjmy Bożego Słowa. Ame a palavra de Deus. Kochaj Bożego Słowo. Conheça a palavra de Deus. Poznaj Bożego Słowo. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Amém. Dotąd Bożego Słowa. Mas nós acho que já będziemy dalej, to rozumiem, że ognie. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Lique, lique, lele. Amém. Faz o meu sobre, Hanem. Amém. Está aí, filha, está aí. Modlimy-se, tak jak potrafisz. Modlisz tak, jak potrafisz. To słowo było od Boga w naszym sercu. Panie, do Ciebie z tego serca przychodzimy. Ja dziękuję za tego słowo, Panie. Ty stoi za Twoim słowem. Twoje słowo jest największe autorytety, Panie, dla ścieży ludzi, którzy są nazywani chrześcijanami. Panie, dzięki Twojej łasce i miłosierdzie, Panie. Wiemy, że to jest Twoja łaska, Twoje wyposażenie. Panie, nie chcemy, nie będziemy, nie chcemy być, Panie, pseudo-chrześcijanami. Ale chcemy być chrześcijanami. Ludzi, którzy z bojaźni. Ludzi, którzy świętoszy w bogobojności. Będą służyli Bogu w duchu i w prawdzie. A Słowo Boże, Pismo Święte, Pesza Mojżeszowa, aż do objawienia Jana. Niech dosze ciągle dla nas. Pozostaje jak największy autorytet dla Kościoła. I będziemy w taki sposób, w namaszczenie Ducha Świętego, świętoszy w bogobojności. Panie, w bojaźni przed Twoim tronem będziemy przedeptać każdego dnia skorpiony i węża. I przez tego wiarę, przez Twoje słowo, Panie, ja modlę się o moich braci. Modlę się o moje siostry tu obecne. W imieniu Jezus Chrystusa błogosławię ich. Błogosławię ich życie duchowe. Błogosławię ich pracę, ich finanse, ich małżeństwo, ich rodzina. W imieniu Jezus Chrystusa w tych różnych ataki diabelskich, które mogą chcieć przychodzić na przyszłości. Panie, dzięki Twojej łasce i miłosierdzie, namaszczenie Ducha Świętego, namaszczenie Ducha Świętego przez Słowo Boże i przez w imieniu Jezus Chrystus będziemy zadawać kłam na wszelkie narzędzia ukute od diabła. W imieniu Jezus Chrystus. Błogosławię, Panie, każda osoba obecna i każda osoba nieobecna. W imieniu Jezus Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.